Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was na moim kanale, witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie dwie sprawy. Pierwszą sprawą jest kierunek ratownictwo medyczne utworzony na SGSP. Opowiemy sobie o tym, dla kogo ten kierunek jest, opowiemy sobie o tym, jakie są warunki rekrutacji oraz o tym, co odróżnia ten kierunek ratownictwa medycznego od innych kierunków, które funkcjonują na innych uczelniach. W drugiej części odcinka opowiemy sobie również o tym, jakie zmiany zaszły w stosunku do toków studiów mundurowych na Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Jeżeli chodzi o studia ratownictwa medycznego, jest to nowy projekt, nowy kierunek utworzony na SGSP. Ten kierunek ruszy już od najbliższego roku akademickiego, czyli od roku akademickiego 2023-2024 w październiku, ale już niebawem zacznie się rekrutacja na te studia. Dla kogo są te studia? Już na samym początku chcę Wam powiedzieć, że to nie są żadne studia mundurowe, bowiem ratownictwo medyczne nie jest i z tego co wiem w najbliższym czasie nie będzie wciągnięte pod formacje mundurowe i to nie są studia tylko i wyłącznie dla funkcjonariuszy, czy to Państwowej Straży Pożarnej, czy innych formacji mundurowych, są to po prostu studia dla cywili. Jest to kierunek tak jak każdy inny ratownictwa medycznego działający na innych uczelniach, z małymi różnicami, o których sobie opowiemy w dalszej części odcinka. Zasady rekrutacji na studia ratownictwa medycznego na SGSP są dokładnie takie same, no nie dokładnie, prawie takie same jak w przypadku rekrutacji na studia mundurowe. Musimy oczywiście mieć świadectwo dojrzałości. Tutaj warunek jest taki, że musimy mieć świadectwo dojrzałości z matematyki, języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego, takiego jak biologia, albo chemia, albo fizyka. Czyli tak samo jak w przypadku służb mundurowych, tutaj te kwestie dotyczące egzaminów maturalnych są dokładnie takie same. Wzór do przeliczania punktów rekrutacyjnych jest również taki sam i ten mnożnik za przedmiot oraz za poziom rozszerzenia również jest taki sam. Te zasady rekrutacji są takie same. No oczywiście największa różnica jest taka, że nie ma testu sprawności fizycznej, ponieważ na ten kierunek się nie robi testu sprawności fizycznej, więc interesuje nas tylko i wyłącznie matura. Tu jest jeszcze jedna taka znacząca różnica, ponieważ można uzyskać dodatkowe punkty za pewne uprawnienia. Jeżeli posiadamy kurs KPP, to jest 8 punktów, jeżeli mamy szkolenie podstawowe strażaka OSP, to jest 7 punktów, jeżeli mamy kurs ratownika TOPR albo GOPR, za to jest 5 punktów, no a jeżeli mamy kurs ratownika WOPR-u, to także są 4 punkty, więc jak sami widzicie, są to studia, które będą ukierunkowane w dużej mierze pod funkcjonowanie w Państwowej Straży Pożarnej, więc za te wyszkolenie możecie zdobyć kilka dodatkowych punktów. Jeżeli chodzi o limit miejsc na te studia, to jeżeli chodzi o studia ratownictwo medyczne, to limit miejsc został ustalony na 30 osób, więc tyle osób będzie funkcjonowało na pierwszym roku ratownictwa medycznego, więc jeżeli komuś zależy, no to najlepiej dobrze przyłożyć się do matury, żeby zdobyć jak najwięcej punktów i wtedy będziemy mogli takie studia rozpocząć. Co zatem odróżnia studia ratownictwa medycznego na SGSP od innych studiów ratownictwa medycznego na innych uczelniach, w tym na uczelniach medycznych? Jeżeli chodzi o plan nauczania, link do planu nauczania macie w opisie filmu. Jeżeli chodzi o plan nauczania, to plan nauczania będzie dokładnie taki sam jak w przypadku każdego innego kierunku ratownictwa medycznego funkcjonującego w naszym kraju na uczelniach wyższych, więc ten plan się nie zmieni. Ale tak jak wcześniej wspominałem, są to studia ukierunkowane na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej i będą się opierały na właśnie działaniu w PSP. Tutaj jak sobie weźmiemy w plan szkolenia, znajdziemy taki jeden dział z przedmiotami, które są do dyspozycji uczelni, czyli zostały one wprowadzone przez uczelnię. Jak tutaj sami sobie możecie poczytać, są takie przedmioty jak edukacja dla bezpieczeństwa, media i komunikowanie społeczne, ale jest także organizacja ratownictwa ochrony ludności, ratownictwo specjalistyczne, bezpieczeństwo działań ratowniczych, kierowanie działaniami ratowniczymi, zarządzanie kryzysowe, symulacyjna gra decyzyjna, no i mamy tu także przygotowania do egzaminu. Więc jak sami widzicie, są to przedmioty, których nie ma w standardowym programie nauczania ratownictwa medycznego i te przedmioty mają na celu wdrożyć nas w zasady funkcjonowania tego ratownictwa właśnie pod kątem Państwowej Straży Pożarnej. Więc ten kierunek studiów będzie troszeczkę inny, ponieważ będzie rozszerzony o kilka innych dodatkowych przedmiotów. Ten kierunek studiów też będzie obfitował w dużą liczbę zajęć praktycznych, więc uważam, że to jest duży plus, ponieważ ta praktyka jest niesamowicie ważna. Wiadomo, teoria też jest ważna, ale praktyki zdobywamy najwięcej doświadczenia, więc pod tym względem te studia ratownictwa medycznego na SGSP będą o tyle ciekawsze, że będą rozszerzone o kilka nowych kierunków. Jeżeli ktoś myśli o pracy nie tylko w PSP, ale również w pracy w pogotowiu, no to oczywiście jak najbardziej zachęcam, a jeżeli taka osoba skończy takie studia, będzie pracowała w ZRM-ie, będzie chciała jeszcze pracować powiedzmy w Państwowej Straży Pożarnej, to tylko i wyłącznie plus.
nie tylko dla tej osoby, ale również dla Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ osoba po ratownictwie medycznym zawsze będzie wartością dodaną do każdej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Tyle jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne. Przechodzimy sobie od razu w sumie płynnie do drugiego tematu. Zostajemy przy uczelni, zostajemy przy SGSP. Przechodzimy sobie do toków studiów mundurowych, bowiem zaszła tu jedna znacząca zmiana. Do tej pory mieliśmy system studiów podzielony na dwa stopnie. Pierwszy stopień inżynierski, a drugi stopień magisterski. Oczywiście ta magisterka nie była obowiązkowa, ale część osób decydowało się kontynuować naukę na tym właśnie drugim stopniu. Aktualnie zaszła jedna znacząca zmiana, czyli że od nowego roku akademickiego, czyli od tego roku 2023-2024 będzie funkcjonował tok jednolity, czyli mamy tutaj jednolite studia magisterskie, czyli te studia mundurowe będą trwały 5 lat i będą one organizowane w cyklu jednostopniowym, czyli nie będzie to rozbite na inżynierkę oraz na magisterkę, tylko po prostu będą to jednolite studia. Jeżeli chodzi o to, czy coś się zmieniło, to limit miejsc na te studia został ustalony na 96 osób, czyli tutaj jakiejś większej zmiany nie było, czyli jednolite studia magisterskie, limit miejsc wynosi 96, czyli można powiedzieć, że tak jak w poprzednich latach, tutaj się za dużo nie zmieniło. Jeżeli chodzi o warunki rekrutacji, to te warunki rekrutacji są dokładnie takie same, czyli nic tu się zmieniło, nadal obowiązuje ta sama matura, czyli matematyka, język obcy i przedmiot dodatkowy taki jak fizyka, chemia albo biologia, albo informatyka. Przelicznik punktowy jest dokładnie taki sam. Test sprawności jest dokładnie taki sam, więc musimy robić to wszystko tak jak w latach poprzednich. I jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, to jak najbardziej możecie przewertować moje odcinki, ponieważ tam te wszystkie informacje są nadal aktualne. Jeżeli coś się zmieni, tak jak w tym przypadku właśnie, to oczywiście będę Was informował na bieżąco. I to są w sumie takie najważniejsze zmiany, które zaszły w tym toku studiów mundurowych. Jeżeli o Was chodzi, o kandydatów, to w sumie za dużo się nie zmieniło. Po prostu tyle, że po inżynierce wcześniej mogliśmy już pójść na daną jednostkę. Tutaj będziemy musieli postudiować trochę dłużej, no ale zakończy się to tytułem magistra. To tyle, jeżeli chodzi o ten temat odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego odcinka, śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania i nie chcecie o tym pisać, no to możecie napisać mi maila. Jeżeli macie pomysły na nowe odcinki, również o tym piszcie. Jeżeli odcinek się podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli content kanału się podobał, to zostawcie suba, najpierw z dzwoneczkiem, ponieważ to jest informacja, żeby robić więcej takiego materiału. Z mojej strony to wszystko. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!